Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Obierz stężenie wodoru w roztworze pewnego monokarboksylowego kwasu organicznego o stężeniu 56 tysięcznych mola na decymetr sześcienny, wynosi 1 razy 10 do minus 3 mola na decymetr sześcienny. Obierz stopień i stałą dysocjację elektrolitycznej tego kwasu. Ok, monokarboksylowe, czyli mamy pojedynczą grupę karboksylową. Nawet jakby to było dla wyższych, to mamy tak. CH plus, plus R minus. Pomimo tego, że w kwasach karboksylowych oczywiście najpierw mamy resztę kwasową, a na samym końcu tam jest wodór, to oczywiście nie ma to wpływu. Ok. Mamy tutaj kwasu organicznego o stężeniu, czyli to jest HR. I on jest tutaj, w tym miejscu, czyli jest to od razu nasze stężenie początkowe. Pamiętajcie, żeby nie pisać P, bo to jest wtedy CP, czyli stężenie procentowe. Piszemy CO. I mamy jeszcze tutaj stężenie kationu wodoru wynosi. Wyliczmy sobie to od razu. Tutaj są trzy miejsca po przecinku, czyli to jest 0,01. Ja już Wam to zaznaczam dla tych, co oglądają bez dźwięku na lekcji, żebyście wiedzieli, że to po prostu tutaj zamieniłam. I tak tego nie usłyszycie, więc. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj do policzenia teraz stopień dysocjacji. Jak to robimy? Wyliczamy alfę C zdysocjowanych na stężenie początkowe razy 100%. Zdysocjowane są oczywiście tutaj, bo są po dysocjacji. Stężenie początkowe, no to mamy tu. Mamy wszystkie dane, no to lecimy. 0,001 na 0,056 razy 100%. Otrzymujemy tutaj 1,79%. Ok. No to jeszcze tutaj z naszego równania tej dysocjacji wynika, że dysocjuje ona w stosunku 1 do 1. Więc jeśli nam tutaj powstanie tyle jonów wodoru, to tyle samo będzie moli kwasu. Ok? Dobra. No to z tej równowagi tego kwasu nam tutaj musi powstać 0,055. Dobra, no to mając to, lecimy tu. K, D. To. Produkty. Na substrat. Bardziej po środku. Ok, czyli tak. Jak to jest równomolowe, no to tego nam powstało 0,001. Tyle samo będzie tego 0,001. Natomiast tu to stężenie początkowe musi zostać pomniejszone o te zdysocjowane i wtedy tutaj mamy 0,055. I to nam daje tutaj około 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, a to jest około 1,8 razy
o jedno miejsce, drugie, trzecie, czwarte, piąte, czyli to jest 10 do minus 5. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.